Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam, tak jak co roku, przedstawić Państwu wykład na temat raka piersi. Oczywiście, jak zwykle, będę przedstawiać tylko jakieś nowe rzeczy, które się w obszarze raka piersi pojawiły w ostatnim czasie. Zacznijmy oczywiście od wczesnego raka piersi. Tutaj, jeżeli chodzi o leczenie systemowe, ukazały się niedawno wytyczne ESMO, czyli tego europejskiego naszego Towarzystwa do Spraw Onkologii Klinicznej, które wskazują, jak tego wczesnego raka piersi należy leczyć. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z małym guzem piersi i korzystnym w sensie biologii molekularnej, to oczywiście leczeniem z wyboru jest wykonanie leczenia chirurgicznego i wiadomo, że jest tutaj zalecane leczenie oszczędzające pierś. I oczywiście taka pacjentka później otrzymuje leczenie uzupełniające. Tutaj w zależności od tego, jaki to jest podtyp biologiczny, może to być hormonoterapia, może to być chemioterapia, może to być dodatkowo jeszcze leczenie anty-HER2. I radioterapia, która jest obligatoryjna w przypadku, kiedy leczenie jest z oszczędzeniem gruczołu piersiowego, no w innych przypadkach oczywiście w zależności od dodatkowych wskazań. W wypadku raka piersi większego niż 2 cm, w przypadku przerzutów do węzłów chłonnych pachowych albo w przypadku, kiedy mamy do czynienia właśnie z niekorzystnym molekularnie typem biologicznym, czyli z rakiem trójnegatywnym albo rakiem HER2 pozytywnym, staramy się jednak leczenie zaczynać od leczenia systemowego i tutaj mamy do wyboru albo chemioterapię w połączeniu z leczeniem celowanym anty-HER2. W wyjątkowych wypadkach, kiedy mamy do czynienia z miejscowo zaawansowanym rakiem hormonozależnym albo też zależy pacjentce na tym, żeby pierś zaoszczędzić, i tutaj dodatkowy warunek, jest to pacjentka w okresie po menopauzie, to wtedy możemy rozważyć hormonoterapię indukcyjną. Tutaj jest dodatkowe zalecenia, które mówią nam o tym, jak prowadzić leczenie neoadiuwantowe, systemowe. I tak jak wcześniej Państwu wspominałam, w przypadku pacjentów, które chorują na raka piersi trójnegatywnego albo luminalnego, ale w sytuacji, kiedy potrzebna jest chemioterapia neoadiuwantowa, to oczywiście zaczynamy od leczenia sekwencyjnego, antracykliny i taksany. W przypadku raków trójnegatywnych dodatkowo należy rozważyć pochodne platyny, oczywiście najczęściej jest to karboplatyna, natomiast w wypadku chorych, które mają raki HER2 pozytywne, dodatkowo stosujemy leczenie z anty-HER2. Może to być podwójna blokada albo pojedyncza blokada w zależności od zaawansowania tego nowotworu i wskazań do tego typu terapii. No i wiadomo, że chore, które zakończą już leczenie systemowe i są pacjentkami pomenopauzalnymi, też powinny mieć dodane do tego leczenia bisfosfoniany. Bisfosfoniany należy kontynuować przez cały okres hormonoterapii albo przez 2 do 5 lat od leczenia systemowego w przypadku chorych na raki trójnegatywne. Tak jak wspominałam wcześniej, bisfosfoniany są zalecane u chorych po menopauzie. Wiadomo, że szczególnie ważne jest osiągnięcie tak zwanej całkowitej remisji patomorfologicznej. To ma wpływ na rokowanie u naszych pacjentek. Widzimy, że w przypadku raków trójnegatywnych naprawdę fantastycznie osiągnięcie całkowitej remisji przekłada się na rokowania, przekłada się na przeżycia u tych chorych i właściwie jakakolwiek odpowiedź na chemioterapię już wiąże się bardzo, bardzo wyraźnie właśnie z rokowaniami w tej grupie pacjentek. W tej chwili ESMO i zresztą inne towarzystwa onkologiczne międzynarodowe również zalecają, żeby u pacjentek, które nie uzyskały całkowitej remisji patomorfologicznej, a chorują na raka
trójnegatywnego, przepraszam, HER2 pozytywnego, żeby te pacjentki były kandydatkami do TDM1, czyli Kadcyli. TDM1, czyli trastuzumab emtazyna, to jest lek, który już od dłuższego czasu jest dostępny w leczeniu chorych na przerzutowego raka piersi, natomiast w tym wskazaniu, tak jak wspominałam, jest rekomendowany przez ESMO, przez ASCO, natomiast w Polsce jest jeszcze w tym wskazaniu konkretnym nierefundowany. W związku z tym tutaj nasze pacjentki mają nieco utrudniony dostęp do tego typu leczenia, natomiast mają dostęp do leczenia neoadiuwantowego, do podwójnej blokady, czyli do zastosowania trastuzumabu i pertuzumabu. No i jeżeli oczywiście uzyskają całkowitą remisję, to ich leczenie jest zgodne ze standardem obowiązującym na świecie, natomiast jeżeli tej całkowitej remisji nie uzyskają, a to dotyczy no, troszkę więcej niż połowy chorych, no to niestety no, mogą sobie zakupywać oczywiście tą trastuzumab emtazynę, ale to jest jednak dosyć drogi lek i rzadko która pacjentka może sobie na taki wydatek pozwolić. Kolejny tutaj slajd, który chciałam Państwu pokazać, dotyczy właśnie leczenia pooperacyjnego, wczesnego raka piersi i tutaj również zgodnie z zaleceniami ESMO rozważa się w tym postneadiuwancie u chorych HER2 pozytywnych neratinib, zwłaszcza u chorych z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych, które wcześniej nie otrzymywały pertuzumabu. Trzeba też pamiętać, że chore na hormonozależnego HER2 dodatniego raka piersi mają tutaj zdecydowanie wyższą korzyść z otrzymania tego neratinibu w takim późnym adiuwancie, czyli już po zakończeniu rocznej terapii trastuzumabem. No i oczywiście u tych chorych, u których została choroba rezydualna, u których nie osiągnięto całkowitej remisji, u tych chorych należy rozważyć ten trastuzumab emtazynę. Pamiętamy o tym, że u chorych na raki trójnegatywne, oczywiście w postneoadiuwancie cały czas bardzo aktualne leczenie to jest kapecetabina i o tym też nie należy tutaj zapominać, że te chore, jeżeli nie osiągną całkowitej remisji, powinny ten lek otrzymywać przez pół roku. Tutaj są dane dotyczące badania właśnie z neratinibem i tak jak już Państwu wspominałam, chore mają korzyść pod postacią wydłużenia całkowitego przeżycia, jak również czasu do progresji. Właśnie zwłaszcza jest to widoczne w grupie chorych z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych, chorujących na raki luminalne B, HER2 pozytywne. Przejdźmy teraz do grupy pacjentek chorujących na uogólnionego raka piersi. Cały czas jesteśmy no, nie do końca zadowoleni z wyników leczenia tego raka uogólnionego. Wiadomo, że w kolejnych latach widzimy poprawę w wynikach leczenia tych pacjentek, ale nadal te wyniki nie są zadowalające. Dużym tutaj postępem jest wprowadzenie w leczeniu hormonozależnego raka rozsianego właśnie nowych strategii związanych z hormonoterapią. I tutaj oczywiście na pierwszym miejscu należy wymienić inhibitory CDK4, CDK6, które stosowane w pierwszej albo w drugiej linii bardzo nam tutaj pomagają wydłużyć życie u chorych na raki hormonozależne uogólnione. Tak generalizując, mniej więcej korzyść z dodania inhibitorów CDK4, CDK6 w pierwszej linii hormonoterapii to jest wydłużenie czasu do progresji około 10 miesięcy. Mniej więcej podobne są wyniki dotyczące wszystkich tych trzech dostępnych obecnie w Polsce inhibitorów CDK3, CDK4, czyli abemacyklibu, rybocyklibu i palbocyklibu. I właściwie jeżeli chodzi o wydłużenie czasu do progresji, to tak jak mówiłam, one są te leki równoważne w przypadku, gdybyśmy chcieli się oprzeć na całkowitych przeżyciach, to tutaj zarysowuje się korzyść wyraźna
w zastosowaniu właśnie rybocyklibu i abemacyklibu nieco gorsze są wyniki dotyczące całkowitych przeżyć w przypadku palbocyklibu, ale w sumie no nie do końca wiadomo jeszcze, czy jest to związane faktycznie z tym, że ten palbocyklib nieco słabiej działa, czy też zależy to od konstrukcji poszczególnych badań klinicznych, które przeprowadzono odnośnie tych wszystkich trzech inhibitorów CDK4, CDK6, z których obecnie możemy korzystać. Te inhibitory CDK4, CDK6, jeżeli ich z jakiegoś powodu nie zastosowaliśmy w pierwszej linii leczenia, możemy je zastosować w drugiej linii leczenia. Tutaj korzyść jest nieco mniejsza. Wydłużenie czasu do progresji to jest około 6,5 do 7,5 miesiąca. Oczywiście też wszystkie trzy leki się sprawdziły w leczeniu drugiej linii i mniej więcej właśnie ta korzyść jest podobna, troszkę dłużej niż pół roku stwierdzono wydłużenie czasu do progresji u tych chorych. Oczywiście wszystkie te leki mają swoje objawy uboczne. Najczęściej to jest neutropenia, czyli mielotoksyczność. Na drugim miejscu biegunki. Te biegunki są szczególnie istotne w przypadku zastosowania abemacyklibu. U niektórych pacjentek też obserwujemy wzrost poziomu kreatyniny, właśnie szczególnie u tych, które otrzymują abemacyklib. Natomiast jeżeli chodzi o rybocyklib, to tutaj oprócz neutropenii wywołuje on też uszkodzenie wątroby, czyli hepatotoksyczność, a także wydłużenie odcinka QT i przez to mogą te pacjentki mieć zaburzenia rytmu serca, co jest też oczywiście tutaj bardzo istotne, żeby takich elementów toksyczności nie przegapić u tych chorych. W tej chwili oczywiście nie dysponujemy jeszcze danymi dotyczącymi różnic w ilości chorych, które zostały zakwalifikowane w pierwszej linii do chemioterapii, chociaż nie musiały, tylko otrzymały właśnie leczenie hormonoterapią w połączeniu z inhibitorami CDK4, CDK6 w populacji polskiej. Takie dane zostały opublikowane niedawno, mniej więcej przed 2 laty je opublikowano i one dotyczyły populacji niemieckiej. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniło się podejście do leczenia chorych na hormonozależnego uogólnionego raka piersi po wprowadzeniu do leczenia inhibitorów CDK4, CDK6 w populacji niemieckiej. To jest bardzo korzystne zjawisko, dlatego że chore, które jednak nie otrzymują chemioterapii, mało tego, że mają korzyść pod postacią wydłużenia czasu do progresji i czasu przeżycia całkowitego, ale oprócz tego te chore no, mają zdecydowanie lepszą jakość życia, mają lepszą tolerancję tego leczenia, mają mniej objawów ubocznych, mogą normalnie pracować, mogą normalnie uprawiać jakieś sporty itd., itd. No, nie otrzymują chemioterapii, to jest korzyść sama w sobie. Mam nadzieję, że wkrótce też będziemy dysponować polskimi danymi odnośnie zmiany w ogóle podejścia do leczenia rozsianego hormonozależnego raka piersi. W przypadku raków HER2 dodatnich w tej chwili można powiedzieć, że w Polsce dysponujemy tymi najważniejszymi lekami, które należy zastosować w pierwszej i drugiej linii terapii rozsianego hormonozależnego, HER2 dodatniego raka piersi. I to jest oczywiście docetaxel, trastuzumab, pertuzumab, czyli tak zwany program PTH w pierwszej linii, trastuzumab, emtazyna w drugiej linii, no i właśnie lapatinib w połączeniu z capecitabiną w naszych warunkach w trzeciej linii. Oczywiście od dawna mamy troszeczkę problemu właśnie z tym połączeniem lapatinibu z capecitabiną, bo w wielu krajach jest możliwe połączenie, jest refundowane, u nas też jest możliwe, tylko nie refundowane, połączenie właśnie lapatinibu z innymi lekami, z innymi cytostatykami, a także połączenie lapatinibu z trastuzumabem. Natomiast w naszym wypadku program lekowy dopuszcza tylko lapatinib w połączeniu z capecitabiną, to co, mówiąc szczerze, znacznie utrudnia nam leczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to są chore w kolejnej linii terapii hormonozależnego, HER2 pozytywnego raka piersi, nie wiem, co ja z tym hormonozależnym dzisiaj.
Natomiast wiadomo też, że na świecie są już dostępne kolejne jakieś preparaty, które wykazały się skutecznością w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi i to jest połączenie neratinibu z capecetabiną oraz tucatinibu z capecetabiną i trastuzumabem, a także trastuzumab deruxtecan. To są leki, które do nas jeszcze nie dotarły, nie są refundowane, natomiast wydaje się, że dają wyraźne wyniki, wyraźne różnice w przeżyciach właśnie u chorych, u których stwierdza się HER2 dodatniego rozsianego raka piersi. I to jest jakiś kolejny element, który myślę, że wkrótce będzie dostępny u nas i który faktycznie spowoduje, że te pacjentki będą zdecydowanie dłużej żyły. W populacji chorych na raki trójnegatywne oczywiście nadal tutaj nie mamy jakiegoś widocznego postępu. Takie duże nadzieje wiązano z immunoterapią. Tu są trzy podstawowe badania, które wykonano w ostatnim czasie w grupie chorych na raki trójnegatywne rozsiane w pierwszej linii terapii. No i okazało się początkowo się wydawało, że ta immunoterapia, szczególnie tutaj atezolizumab, jest dużą nadzieją dla tych chorych, natomiast opublikowane niedawno badanie, gdzie łączono atezolizumab nie z nab-paclitaxelem, tak jak w badaniu Impassion 130, tylko z paclitaxelem, to było badanie Impassion 131, no te nadzieje troszeczkę nam tutaj rozwiało, dlatego że to badanie nie wykazało różnic w przeżyciach. No w sumie trudno jeszcze powiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Niektórzy mówią, że dlatego, że właśnie przy paclitaxelu podaje się dosyć duże dawki sterydów i te sterydy zniwelowały ten pozytywny efekt immunoterapii, czyli tego atezolizumabu. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jak te badania zostaną zinterpretowane w przyszłości. Może pojawią się jakieś kolejne wyniki. Na razie tutaj z tej immunoterapii no nie jesteśmy za bardzo ucieszeni, za bardzo zadowoleni z wyników tej terapii. U chorych na raki trójnegatywne również wiążemy duże nadzieje w tej grupie chorych z tak zwanymi inhibitorami PARP. Opublikowano niedawno wyniki trzech takich podstawowych badań z inhibitorami PARP. To jest niraparib, talazoparib i olaparib. I wszystkie te badania wyglądały o tyle zachęcająco, że stwierdzono dobre wyniki, jeżeli chodzi o wydłużenie czasu do progresji, natomiast niestety wyniki dotyczące całkowitego przeżycia w tej grupie chorych znowu nas zawiodły i tutaj właściwie nie wykazano wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. To jest właściwie wszystko, co się w ostatnim czasie tutaj w raku piersi zadziało. Mam nadzieję, że jesteście Państwo usatysfakcjonowani. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia na kolejnej konferencji.